nowe, Redziu. Teraz działa. Zbudowałem was już wiele lat temu. Ale spoko. Schemat konstrukcji trzymam tu i mogę was prędko naprawić. Gdybym jakoś mógł zdobyć ten schemacik, to zrobiłbym sobie własne mechanusie. No i wtedy mój warsztat byłby najlepszy. Nie chrap, śpiochu. Już mam sprytniutki plan. O, Sylwek? Co ty tu robisz? Gdzie pan Łasica? Kłopot z rurą wydechową, tak? Cóż, skoro Łasica wybył, zaraz to sprawdzę. Schematik będzie mój. Będzie tylko mój i już. Czy możesz mi podać obcęgi? Przestań, namolny kubełku! Schemat należy do mnie! Jest! Uff! Wreszcie! Rura przetkana! Redziu! Znowu mam ci coś naprawić? Hej, kochani! Witam was w warsztacie Gekona. Bobuś Autobuś ma właśnie przegląd. Zaraz kończymy. Stop! Mechanusie! Jestem na dachu! Bobuś! Bobuś! Ojej, on mnie nie słyszy! Mechanusie, prędko! Wymyślcie coś! Przed nami jest most! Mali piraci drogowi! To wiadukt! Świetna myśl, mechanusie! Może uda mi się złapać to... Pudło! Co teraz? Braweczka żółta! Uratowałaś mnie! Nic nie wiedziałeś! Nie mam żalu! Nikt tu nie ucierpiał! Dziękuję za pomoc, mechanusie! I co ja bym bez was zrobił? Pa! Proszę mi podać klucz. Przykręcę śrubę. Musimy już jechać, Tino, bo nie chcemy się spóźnić. O, nie, nie. O, drzwi warsztatu otwarte już. Nasza ekipa naprawi.
Już ranek, więc bierzmy się do pracy. Bluś, do stu nitów. On lunatykuje. Pobudka, mały. Lunatykowanie w warsztacie jest niebezpieczne. Bluś, czekaj. Blusiu! Czołem, kochani. Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, Mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż. Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot. Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być. Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluś! Gratki, znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. Ach, mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Tak, Grinko. Tina zaraz wywiezie te rupiecie. Ups. Sorki żółta. Stara sofa też trafi na śmietnik. Jest niepotrzebna. Oto rodzinka Tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. O nie! O, biedna Tirka. Trochę się potłukła. Co zrobić, by lądowanie było miękkie? O! Mamo Recykling, masz jakiś pomysł? Mała Tirko,
Tym razem miękko wylądujesz. Nie ma za co, Tirko. Dziękuję, mamo recykling. Bardzo fajnie jest zrobić coś nowego z czegoś starego. Cześć, kochani. Dzisiaj ta gekomyjnia zamiast wodą tryska farbą. Już, mamo Tirki, start! Trzeba poczekać, żeby farba wyschła. Co by tu robić? Chcecie się bawić w chowanego? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Gotowi czy nie? Idę po was! Widziałaś gdzieś małą Tirkę, Blusia i Żółtą? Gdzie oni mogą być? No gdzie oni się podzieli? Może dla odmiany poszukam ich tam. Ha! Znalazłem was! To teraz ja się schowam. Do zobaczenia, papatki! O, czołem, kochani! Ja i Bluś właśnie jedziemy po choinkę do naszego warsztatu. O! Bobuś autobuś! Utknął! Gorąca czekolada dla ciebie! Spoko, Bobuś. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Kiepściutko. Odczep hak, Blusiu. Spróbujemy inaczej. Ojeju! Teraz Tina utknęła w śniegu. To był duży błąd. Już nie ruszymy się stąd. Nie bój nic, Bluś. Ktoś nam pomoże. A gorąca czekolada doda nam sił. Ups! Spójrz! Ta czekolada stopiła śnieg. Mam świetny pomysł. Udało się! Zapalaj, Bobuś! Nie musisz dziękować. Ale co zrobimy z tym drzewkiem na drodze? Aha! Cudownie! Wesołych świąt, kochani! Czołem, kochani! Jestem Gekuś! Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień!
To pierwsza wizyta małej Tirki w warsztacie. Dlatego ekipa warsztatu Gekona chce ją mega gorąco powitać. Cześć, mała Tirko! Denerwujesz się? Spokojnie. Znamy swój fach. Tak, mechanusie? Tirusiu, stój! Ojeju, wystraszyliśmy twoją córeczkę. Spoko, droga mamo. Znajdziemy ją. Gazu, mechanusie! Trzeba szukać małej Tirki. Halo? O, mała Tirko. Gdzie ty możesz być? Schowałaś się, skarbie? Bo się denerwujesz. Wiesz co? Ja również. To jest twoja pierwsza wizyta. Chcieliśmy, by była super wyjątkowa. Więc nie masz się czego bać. I obiecuję, zajmiemy się tobą z wielką troską. Wszystko gra? Drzwi warsztatu otwarte już! Ta ekipa naprawi każdy wóz! Szerokie drogi, mała Tirko! Byłaś taka dzielna! Nie ma za co, mała Tirko! Dziękujemy, że odwiedziliście dzisiaj warsztat Gekona! Papatki! Cześć, kochani! Grinka ma urodziny i urządzamy imprezkę na plaży. Ho, luzik! Te balony z Helen dają niezły odlot. A, wszystko gotowe. Jeszcze tylko Fiona przywiezie tort urodzinowy dla Grinki. Uwaga, Fiono! Nie wjeżdżaj na grząski piasek! Gazu! Nadciąga przypływ! Jakoś cię wyciągniemy, Fiona. Aha! Możemy ją podnieść, używając twoich balonów. Wiem, że je uwielbiasz, Grinko, ale są potrzebne Fionie. Pożyczysz nam balony? Udało się! To działa! O, działa aż za dobrze! Fiona leci w dal! To jest to! Migusie, mechanusie! Samą porę, mechanusie. Już jadą wszyscy zaproszeni goście. Miło was widzieć, kochani. Dzięki za balony, Grinko. I najlepsze życzenia. 100 lat! Cudownie urządziłeś ten warsztat, wnusiu Gekusiu. W moich czasach wyglądał inaczej. Haha, dzięki, babciu! Jesteś zadowolony z przeglądu, Miles? Wypucowali ci wszystkie części. Błaga! Ratunku! Pomóżcie mi!
To pan Łasica. Jest w opałach. Babciu, czekaj! Dzięki, Redziu. Odsuńcie się z myki. Babcia, da czadu. Panie Łasica, czy coś się popsuło? Ten pedał gazu się zaciął. No i nie mogę zatrzymać auta. Ratujcie! Babciu, szyberda! Twoja kolej, Wynusiu. Ha! O! Proszę, zatrzymaj go! Sorki! Guma do rzucia przykleiła pedał gazu! Fuj! Już pachniało kraksą. Bzdura. Ja miałem wszystko pod kontrolą. Bez ciebie niewiele bym zdziałał, babciu. Nie ma sprawy, Wnusiu. Masz refleks. I jestem z ciebie dumna. O, dzięki, babciu. Witam w warsztacie Gekona. Jest piękny, słoneczny dzień, więc nasz Redzio śmiga na dach. Musi podłączyć nowe panele słoneczne. Zgromadzą energię słońca i wytworzą prąd dla całego warsztatu. Hejka, babuś! Ojeju! Co za widok! Ale brudasek! A przecież umyliśmy cię wczoraj! Nieważne. Plum, plam, plusk i włączam Gekko myjnię już. Gotowe! Możesz ruszać w trasę, babuś. O! Znowu brudny. Jak to jest możliwe? Chyba trzeba cię wypucować ręcznie. Czyściusieńki. Teraz wracaj na trasę, babuś. Więc to dlatego byłeś brudny. Twój stary silnik tak kopci. A co byś powiedział na nowy silnik elektryczny? Czy panele już działają? Czysta energia słonecznej tarczy prąd do silnika zaraz dostarczy. Hurra! Wkrótce więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Czołem, kochani. Eryk Koparka przyjechał na przegląd. Musimy sprawdzić, czy jest na tyle sprawny, żeby kopać. Kto mi pomoże? Chyba dzisiaj wybiorę... żółtą. Wiem, że chcesz się bawić, ale praca w warsztacie również może być zabawą. Najpierw sprawdzimy twój silnik, Eryku. Chcę usłyszeć, jak ładnie warczy. Stać cię na dużo więcej, Eryku. Świetny chwyt, żółta! Pora sprawdzić stalowe gąsienice. Thank you.
ostatnia część przeglądu, Eryku. Zobaczmy, jak działa twoje ramię koparki. Trzeba je naoliwić, żółta. Wspaniale, Eryku. Zakończyłeś przegląd i teraz możesz kopać rowy albo tunele. Chcesz z nimi zagrać, żółta? Czyli wolisz bawić się pracą. Wkrótce więcej zabaw przy pracy w naszym warsztacie Gekona. Siemanko, kochani. Tu wasz Gekuś. Jest cudowny, słoneczny dzień i postanowiłem podglądać ptaszki. Ha, spójrzcie, to bliźnięta, Berry i Kerry. Chyba mają odjazdową zabawę. O nie! Berry miał wypadek. Prędko, mechanusie, ratujmy go! Kolowniczka Tina do akcji! Spokojnie, Berry. Zaraz wyciągniemy cię z wody. Bluź? Zrobię mały przegląd. To dziwne. Silnik nie chce zapalić. A, Busia Kerry pociesza brata. Jak milutko. O, wiedziałem, że coś nam tutaj wypłynie. Ta rybka utknęła w rurze wydechowej Berego. Dlatego silnik nie zapalał. Fajnie mieć wsparcie w czasie naprawy. To pomaga szybciej wrócić do formy. Dobrze, że rybce nic się nie stało. Koledzy się o nią martwili. Cóż, mamy szczęśliwy finał. Do zobaczonka wkrótce. Papatki! Tak, Grinko, tam jest pożar. Na szczęście Fiona pożarowóz już jedzie. Ojeju! Tirka i jej mama ścigają się dla Hecy. Ich silniki zagłuszają syrenę Fiony. Fiono, trzeba ci zamontować głośniejszą syrenę. Dalej, mechanusie. Załóżcie Fionie nową syrenę. Dobra. To musi być donośny, wyjący dźwięk. Gotowe. Daj głos, Fiono. Niezła wtopa. To był dzwonek do drzwi. Szukaj dalej. Ona ryczała jak dinozaur. Nam chodzi o wycie. Teraz było lepiej, ale musi być o wiele głośniej. Ten pachołek wygląda jak wielka tuba. Zamontuj coś w tym stylu na syrenie. No i to jest głośna syrena. Pa, Fiono! Dzięki za wizytę u Gekona.
Cześć, kochani! Dziś mała Tirka bawi się z mechaniusiami. Ahoj, piraci! Dołączę później. Najpierw muszę założyć nowe koła Fionie Pożarowóz. Ktoś wzywa pomocy. O nie! Tam jest pożar, a Fiona się nie ruszy, bo nie założyłem jej wszystkich kół. Co ja mam robić? Aha, już wiem. Gecko myjnia. Mała Tirko, chcesz się pobawić w wóz strażacki? Prędko, pożarowa Tirko! Spokojnie, Treworku, porzuć strach, bo strażak Gekuś zna ten fach. No nie! Baniak przecieka! Potrzymaj, Redziu! Zatkana. Pożar już ugaszony. Ha, duże brawka, mała. Jesteś wspaniałym wozem strażackim. Pa, kochani! Ty, 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 ty. Świetnie, mechanusie. Warsztat ma być czysty i schludny. O! Słyszę, że mamy klienta. To rodzinka Tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. Małej chyba coś dolega. Ząbek się chwieje? Nie ma się czym martwić, Tirusiu. Gdy wypadnie, włożysz go pod poduszkę, a rano znajdziesz tam złotą monetę. O nie! Mała Tirka kichnęła i ząb wyleciał. O, nie płacz, znajdziemy go. Gazu, mechanusie! Fuj! Sorki, Grinko. To nie jest ząbek. Uważaj, żółta! O, już przeszukaliśmy warsztat, ale ten mleczny ząbeczek przepadł bez śladu. Chwila, moment. Nie sprawdziłem jednej rzeczy. Miotełki do kurzu Blusia. Aha! Proszę bardzo, skarbie. Jedź do domu i włóż ząb pod poduszkę. A was zapraszam na nowe i zabawne przygody w warsztacie Gekona. Pa, pa! A, psik! Cześć, kochani. Fiona Pożarowóz ma dzisiaj przegląd. To był ciężki dzień. Wybaczcie mi. Dobra. Co jeszcze, mechanusie? Ha!
Chyba twój miś, Blusiu. Zaraz. Co mamy jeszcze zrobić? Wszystko gotowe? A niech mnie śrubokręt. Szybko poszło. O, czołem, kochani. Dziś lodomobilka Wiki ma przegląd. Dopieszczamy tu ostatnie szczegóły. Dzięki, Żółta. Czy mogę prosić o śrubokręt? Musicie uważać, bo w tej rurze jest zimne powietrze. Służy do zamrażania lodów. Żółta! Nie wciskaj guzika! Hanusie, za ratunek! A teraz skończmy naprawiać Wiki. Dzięki, Wiki! Pa, kochani! Okropnie się czuję. O, rety! Busia Kerry ma dzisiaj przegląd. Zajmiecie się tym, mechanusie? Wszystko dobrze? Co to za hałasy? Ah!
porządku. Czuję się już dużo lepiej. O. Widzę, że mechanusie świetnie się spisały. Duże brawka, Smyki! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Właśnie zainstalowałem nowy system alarmowy. Chyba ktoś jest w opałach. Holowniczka Tina do akcji! To przecież Eryk Koparka! Pewnie wjechał w głaz. Patrz, uszkodził sobie gąsienicę. O, Blusiu, wiem, że boisz się burzy. Ale musisz pomóc. Bądź dzielny, dobrze? Nie dosięgnę! Jestem za duży, nie wcisnę się tam. O, Rety. Trzeba się sprężyć. Widzę, że tama zaczyna przeciekać. Bluś tam się zmieścił i już działa. Braweczka, Blusiu. Jesteś bardzo dzielny. Ojej, tama za chwilę pęknie. Prędzej, Blusiu. Gratki, Blusiu. Pokonałeś swój strach. I spójrz. Cudna tęcza. Buziaczki od Gekusia. Pa! Cześć, kochani. Dziś montujemy Trevorowi nową część. Grinko, czy możesz mi podać... Grinko? Grinko! Grinko! Gdzie jesteś? Ha. O... On podlewa ulubione drzewo. Złaś z drogi, mała. Zamierzam tutaj zbudować nowy barek z przekąskami, a to drzewo mi tu zawadza. A sio, kubełku, koniec z tym drzewem. Panie Łasica, nie może pan ściąć drzewa naszej Grinki. A to czemu? To tylko stary drapak. No bo... Au! Oj. Jabłka. Aha, mam świetny pomysł. Trevor? Na moje wąsiki! Co się tu dzieje? Teraz pan widzi? To drzewo jest ważne, bo daje przepyszne jabłka. Po co panu barek przekąskowy, skoro ma pan jabłoń? Myślisz, że wolę jakieś kwaśne jabłka od... Pyszotka! Jestem z ciebie dumny. Byłaś dzielna i ocaliłaś tę jabłoń. Duże brawka! Chodź, Blusiu. Chyba już pora spać. Dobranoc, mechanusie. Bobuś? Co tu robisz o tej porze? Ojeju, pękło ci koło.
Zaraz wymienię. Ale musimy być cicho. Uff, mało brakowało. Dobranoc! Może teraz odsapnę sobie chwilkę. Jak cudownie mieć wakacje. Uwielbiam kemping. Ogień przygasa. Żółta, czy możesz dorzucić trochę drewna? Chyba już czas na bajkę. Książka z bajkami jest w przyczepie, Grinko. Dzięki, Żółta. Chwila, moment. To kliny pod koła. To znaczy, że... Prędko! Łapać tę przyczepę! Musi być sposób, by to zatrzymać. Dzięki, Grinko. A niech to śrubokręt. Hurra! Dobra robota, Tino! O, brawo, kochani! Już po strachu! Tak, Grinko, a teraz poczytamy bajeczkę. Do zobaczonka! Pa! Skąd ten bałagan na drodze? Mamuniu! Panie Łasico, wszystko gra? Uczyniłem Wiki najszybszym pojazdem na świecie. I śmignęła, nim zdążyłem zamówić lody. Trzeba zatrzymać Wiki, bo spowoduje większą demolkę. Już tu jedzie. Jesteś gotów?
podręcznik! Duże brawka, Blusiu. Ale wciąż nie dostałem zamówionych lodów. Nie cierpię rakiet. Dobra, mechanusie. Sprawdzimy, czy nic mu nie jest. Do zobaczonka. Pa! Brawo, Kiciu! Gracias, Gekuś! Zaprosiła nas do swojej bazy na urodziny. Mamy dla niej wielki tort. Ale to niespodzianka! Musimy ją ratować! Nie bój się, Żółta! Zaraz podkręcę wyciągarkę! Obniżymy pułap lotu. Helusiu, wyłącz śmigło. Jesteś gotów? Prawie. Zaraz. Już! Szczęśliwe lądowanie. No to... najlepsze życzenia! Ah, gracias, amigos! Brawo! Tak, hurra! Fiona pożarowóz. Co się stało? Sikawka nie działa? Zaraz sprawdzę. Spoko, dętka, Fiono. Naprawimy raz, dwa. Wezmę najlepszy klucz. Mechanusie, pomóżcie mi, proszę. Ojej! Nic ci nie jest, Żółta? Cóż, problem rozwiązany, Fiono. Dziękujemy za wizytę w warsztacie Gekona! Papatki! I o
otwarte! Do pracy start, bo już pora... naprawić tak wiele aut? Do 100 wkrętaków, mechanusie! Wszystkie wozy mają przebite opony! O, rety! Chyba klienci mają dosyć czekania. A niech to śruba! Nigdy tak szybko nie naprawiałem aż tylu opon. A propos szybkości, zdaje się, że nadjeżdża... babcia! Tutaj jest mój mały gekuś. Z ogromnym nawałem pracy. Skąd wiedziałaś? Zadzwonił do mnie ten rozkoszny bluś. Czasami warto poprosić kogoś o pomoc. Dziękuję wam. Zawsze do usług. Ty też często pomagasz babci. I innym również. Dobra, smyki. Pora zebrzeć szyki. Ruchy, ruchy, babciu. Mechanusie, mam klawy pomysł. Wyrabiasz się, gekusiu. Uczę się od ciebie. Odwiedzaj nas, złotko. Dzięki, babciu. Tyś naszą ostatnią oponą ratunku. Nie będę oponować, ty figlarzu. A teraz kto jest głodny? Powinnaś odpocząć, babciu. Przywiozłam twój przysmak. Domową szarlotkę. O! Kicia już leci! Ola, gekuś! Ola, mechanusie! Cześć, Kiciu! Mechanusie aż skaczą z radości na twój widok! O! Widzę, że Bluś chciałby latać tak jak ty, Kiciu! Wyrzuć ten cały złom, Sylwku! Ha! Te kraty nie będą już zaśmiecały mojego czystego warsztatu! Przecież to nie jest złom! Masz rację, Kiciu! Wykorzystamy to i nic się nie zmarnuje! Założę się, że już masz jakiś pomysł, gekusiu! Powiedzmy, że wysokich lotów! Poszło! Braweczka, dzieci! A naszą lotnię zrobimy z rubieci! Do dzieła, mechanusie! Lećcie aż do chmur, ponad szczytami gór! Jak miło i czysto, bo pozbyłem się tych starych gratów. Prawie wszystkie zniknęły. I już nigdy więcej ich nie zobaczę. Tworzymy zgrany team. Na lądzie oraz w powietrzu. Wiesz co? Racja, Kiciu. I możemy fruwać aż do samych gwiazd. Kochani, witam w warsztacie Gekona. Dziś jest dużo błotka, więc nasza myjnia już gotowa. O, proszę. Mała Tirka przybywa na wielkie mycie. Cześć, mała Tirko. Ta wizyta to czysta frajda. Plum, plam i plusk. Gekko, myjnia działa już! Coś tu nie gra.
ciągle jesteś brudna. No jasne, nie dodaliśmy mydełka w płynie. Bez niego trudno dobrze wypucować auto. Mydełko sprawi taki cud, że zaraz zniknie wszelki brud. O! Dziwna sprawa. Przecież te szczotki powinny zmyć całą pianę. O, wow! Aha, już wiem. Mała tirka jest nieduża, a te szczotki są za daleko. Myjnia się spisała. Mała tirka jest śliczna i czysta. Duże brawka dla Gekusia. Pa! Brawo, mechanusie! Kolejny zadowolony klient. O nie! To katastrofa! Co tam, panie Łasica? Chodzi o Sylwka. Mój sportowy wozik ma brzydką plamkę. Więc zapraszamy do Gekomyjni. Moja łasicomyjnia jest dużo lepsza. No, śmiało, Sylwester, nie ociągaj się. Musisz stanąć tu. O rety. Zostaw mnie, ty robokapo! O, Sylwuszu! Błagam! Ratuj! Ojej! Niezdarny pajac! Sylwek nas wzywa, Blusiu! Prędko! Bierz narzędzia! Blusiu, podaj mi klucz! Ta łasicomyjnia dostała psika! Czy dobrze się pan czuje? Nie najgorzej. Miło słyszeć. Ups, jeszcze plamka. Blusiu! Bluś, gdzie jesteś? Czołem, kochani. Dzisiaj pracujemy na dworze, bo zacięła się drabina Fiony. Bardzo wystaje. O! Trzeba też sprawdzić twoje opony, Fiono. O, Blusiu. Ktoś może mi przynieść podnośnik? Dziękuję. A teraz wezmę klucz. Skoczył jak piłka. Spoko, Redziu. Za chwilę cię ściągniemy. Grinka, żółta, przynieście kocyk. Mam niezłą myśl. Redziu, kiedy powiem ci skacz, to skoczysz. Jasne? Skacz, Redziu! O! Blusiu!
Babciu, zadziałasz jak super bohater. Jesteś gotów? 3, 2, 1, leć! Bez obaw, złapiemy was! Spisałeś się, Blusiu. Wiwat, nasz super bohater! Do dzieła, mechanusie! Trzeba skończyć naprawę Fiony. I do zobaczonka! Pa! Wesołego Halloween! Spokojnie, mechanusie. To tylko ja, Gekuś. A? Chwila, moment. Co to za dziwny dźwięk? Znów to samo. Oby to nie był ten straszny halloweenowy duch. O! 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 Uff, cokolwiek to było, już sobie poszło. Co? Gdzie? Jak? Ojej, mechanusie, chyba nasz warsztat jest nawiedzony. Blusiu. Jedną chwilę. Bluś, zbliż się tu. Taki dźwięk słychać tylko, kiedy się ruszasz. Po co ten strach, krzyki i jęki? To kółko wydaje przedziwne dźwięki. Troszkę oleju, mój mały zuchu, i zaraz powiemy: żegnaj, duchu! Już po strachu. Teraz czas na fanty i żarty. Wesołego Halloween, kochani! Papatki! Gazu, mechanusie! Dziś przyjedzie Fiona pożarowóz! Jeju! Jestem pan Witek Łasica z warsztatu u Witka. Pełna automatyzacja tylko u mnie. Bardzo mi miło. Jestem Gekuś. O, jedzie mój pierwszy klient. Szybkie naprawy, brachu. Pan Łasica jest mistrzem w tym fachu. Narka, żabo. Jestem Gekuś. Okej, Fiorello. To potrwa chwilkę. Nie jestem pewien, który guzik uruchamia autoserwis. O! Nacisnę wszystkie i z głowy. Polecam się, Felicjo. Szybko się uwinął. O, rety, kiepsko to wygląda. Do mnie, Fiono! Zajmę się tym. Wiem, w czym problem. Pan Łasica tak prędko zrobił przegląd, że wlał do zbiornika mydło zamiast oleju. Naprawiliśmy ją wzorowo. Fiona jeździ bezbańkowo. Przecież wcisnąłem właściwy guzik. Fuj! To mała Tirka i jej mama. Ciekawe, na co czekają. Czy nie da się przejechać przez ten tunel? Trzeba to sprawdzić.
To zwałka kamieni. Kolejna zwałka. Jesteśmy uwięzieni. Spokojnie, mam zestaw narzędzi. Przydałoby się coś większego. Tina jest za słaba, by usunąć ten głaz. I jak my teraz stąd wyjdziemy? Tyle siły. Mamusia Tirki dziś wymiata. Zaraz zadzwonię do Eryka Koparki, żeby uprzątnął te głazy. Zapraszam na więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. O, co ci się stało? Jeju! Kicia i helakopterka już lecą po nowiutki gadżet! Do warsztatu, Mechanusie! Grinko? Hola, Gekoś! O, cześć, Kiciu! Ho, ho! To będzie hit, bo wstawimy nowy gadżet w mig! Ruchy, Mechanusie! Mogę pogadać z Grinką? Dziękuję. Co ci jest, Corazon? Czy mogłabym ci jakoś pomóc? Już jest. A teraz zróbmy test. Chwila. Bez Grinki nie damy rady. Jest bardzo smutno. Ale pochmurny nastrój znika, jak te chmury. U nas wszystko gra, Kiciu! Zaczynaj akcję, helukopterko! Proszę, Grinko, wierzę w ciebie. Duże brawka, Kiciu! To było superowe! To zasługa Grinki! Gratulki, Grinko! Oh, piękny, słoneczny dzień. Do stu gaźników, co to jest? Jeju! Taki mega balon przyciągnie mi wielu klientów z dalekich stron. Kto tu jedzie? Nie mam czasu. Max? Podpompować oponki? Dobra. Chwila. Pan Łasica nie napełnia opony powietrzem, tylko pompuje hel z balonu. A to znaczy... Spokojnie, Max! Już lecę! Hej! Dokręconych śrubokrętów! To niby moja wina? O, bez paniki, Max!
Coś wykombinujemy. Słuchaj, gdy spuszczę trochę powietrza z opony, śmigniemy ze świstem jak balon. To działa, Max. Kierunek warsztat. Gotowe, Max. Opona jak nowa. Zrobię go w balona, gdy mój balon reklamowy wystrzeli. Czołem, kochani! Pracowity dzionek! Wymieniamy opony małej Tirce i Maxowi. A gdzie jest Max? O, witaj, Max! Do dzieła, mechanusie! Żółta! O nie! Żółta ma guza na głowie, więc do roboty, panowie! Chyba zamienili opony. Nie szkodzi. Wszyscy są omylni. Teraz trzeba to odkręcić. O, nie martw się, Max, bo odzyskasz kółka. O, fuj! Mała Tirko, wiem, że dobrze się bawisz. Ale to opony Maxa. Czy możesz mu je oddać? O, brawo, mała Tirko. To bardzo ważne, aby zawsze oddawać pożyczone rzeczy. Do zobaczonka! Papatki! Gotowe, Eryku? Teraz lepiej? Co to było? Ach, to Max Monster Truck! Nie powinien tu jeździć. Na budowie jest niebezpiecznie. Czy widzicie, jaki zrobił bałagan? Zabrakło mu paliwa. Trzeba go wyciągnąć, zanim beton stwardnieje. Gazu, mechanusie, podajcie kanister! O, rety! Za minutę beton będzie twardy jak skała. No i jak mamy teraz dostarczyć Maxowi to paliwko? Eryk zrobił most! Ten beton prawie stwardniał! Ruszaj, Max, już!
Chyba Max dostał dobrą nauczkę. Dzięki, Max. Ale były emocje. Do zobaczonka. Pa! Do 100 skrętaków. Kto to może być? O, serwus, żabo. Pewnie już zauważyłeś mój nowy wóz. To właśnie jest Sylwester, w skrócie Sylwek. Cześć, Sylwester. Miło poznać. Przepraszamy was. Ktoś wzywa pomocy. Dylan ma kłopoty na budowie. Chętnie pomożemy. Dotrzemy tam raz, dwa. Lepiej my też ruszajmy, mechanusie. Holowniczka do akcji! Jakby tu pomóc Dylanowi i nie zbliżać się do strasznej, błotnej mazi? Nie ten guzik! Aha! Wiedziałem, że się uda! Ciągnij, Sylwek! Czy naprawdę wszystko muszę robić sam? Ratuj mnie, Sylwuś! Przeklęte! Paskudne! Błocko! Spokojnie! Zaraz was wyciągniemy! Ruchy, mechanusie! Może chcesz odwiedzić Gekomyjnię, Sylwku? Pana też zapraszamy, pani Łasica. Nie, dzięki. Do zobaczenia, kochani. Papatki! Zaczynamy wielki wyścig. Dziś ja, pan Witek Łasica, dowiodę, że jestem najszybszym mechanikiem w mieście. Ponieważ mam turbo, napęd w Monster Trucku. W porządku, Tino. Nie potrzebujemy turbobajerów. Ty nigdy mnie nie zawiodłaś. Słuchaj, Gekuś, wystartujemy, gdy zapali się zielone. Zwarci? Gotowi? Start! Gaz do dechy, Tinusiu! Już nie mogę się doczekać, kiedy wręczą mi złoty medal. Będzie do pary ze złotym zegarkiem. Spokojnie, Tino. Równe tempo. Włączyć turbonapęd. Zawracaj! Trzeba ruszać na ratunek! O, zaraz tu utoniemy! Ojej! Spoko, panie Łasica! Wyciągniemy was migusiem! Widzę, że wygraliście całkiem uczciwie, ale na drugi raz to ja zwyciężę! Pędźcie na wyścigi do warsztatu Gekona! Pa! Czołem, kochani! Witam pięknie w warsztacie Gekona! Mamy bardzo spokojny dzień i robimy wiosenne porządki. A cóż to znowu za hałas? Autobobuś? Nie wyglądasz dziś za dobrze. Śmiało, zbadamy cię, biedaczku. O, rety.
Bobuś chyba jest chory. Zobaczymy, jak możemy mu pomóc. Pewnie w chłodnicy jest mało wody. Do dzieła, mechanusie! Nie, to nie chłodnica. Chwila, moment. O. Aha. Nasz Bobuś ma wyciek oleju. I przez to jego silnik strasznie chrypi. My to naprawimy. Już wiemy, czemu byłeś ponury. Bo olej cieknie ci z rury. Grinka zaspawa otwór raz, dwa. Na tej robocie świetnie się zna. Przykleję plaster i będzie klawo. Hurra! Bluś i Grinka! Brawo, brawo! Czujesz się lepiej, Bobusiu? Znowu zadowolony klient. Zawsze do usług. Odwiedzajcie warsztat Gekona. Papatki! Bobuś? Ojeju! Przednia szyba pękła. Prędko, zajeżdżaj! He! O! To pewnie boli. Wstawimy nową. Mechanusie, przyniesiecie mi przednią szybę? Tylko ostrożnie! Szkło jest bardzo kruche! Nowiutki ząb. Złoty i błyszczący. Ha! Z drogi śmieszne kubełki. Gekonie, zobacz mój nóg. Mój złoty ząb. Gdzie on jest? Przecież kosztował majątek. Brawo, mechanusie. Dzięki za dostawę szyby. Bobuś, ruszaj w trasę! Mechanusie, czy możecie wyrzucić starą szybę? Aha! Mam go!